Jezus Chrystus ustanowił przenajświętszy sakrament podczas ostatniej wieczerzy, którą spożywał ze swymi uczniami wieczorem przed swą męką. Dlaczego Jezus Chrystus ustanowił przenajświętszy sakrament? Jezus Chrystus ustanowił przenajświętszy sakrament z trzech głównych powodów. Aby był ofiarą nowego przymierza, aby był pokarmem dla naszych dusz oraz aby był wieczną pamiątką Jego męki i śmierci oraz cennym zadatkiem Jego miłości do nas i zadatkiem życia wiecznego. Kościół katolicki niezmiennie przez wieki nauczał, że tę najświętszą i wzniosłą tajemnicę ofiary mszy świętej, Najświętszej Eucharystii, należy otaczać najwyższą czcią. I Kościół katolicki niezmiennie przez wieki tak czynił. Tę najświętszą i wzniosłą tajemnicę ofiary mszy świętej, Najświętszej Eucharystii, otaczał najwyższą czcią. W dekrecie o tym, co należy zachować, a czego unikać podczas odprawiania mszy świętej, Sobór Trydencki naucza. Z jak wielką troską powinno się sprawować najświętszą ofiarę mszy z wszelką czcią religijną i uszanowaniem, można najłatwiej stwierdzić, gdy się pomyśli, że w Piśmie Świętym ten, kto niedbale sprawuje dzieło Boże, zwany jest przeklętym. Skoro więc koniecznie stwierdzamy, że żadne inne dzieło nie może być uznane przez wiernych chrześcijan za bardziej święte i Boże, jak ta budząca lęk tajemnica, w której owa ożywiająca hostia, przez którą zostaliśmy pojednani z Bogiem Ojcem, jest codziennie ofiarowywana przez kapłanów na ołtarzu, to ponadto jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku. Mówimy więc o rzeczywistościach najświętszych, boskich, wobec których przystoi człowiekowi najwyższy szacunek, troska, staranność, pieczołowitość, czystość i doskonałość duszy modlącej się oraz doskonałość zewnętrzna, formy, obrzędu i zachowania. Aby zatem dobrze brać udział we mszy świętej, trzeba po pierwsze zwrócić uwagę na to, co rzeczywiście sprawuje się na ołtarzu. Ojciec Garigula Grange pisze: msza święta jest substancjalną kontynuacją ofiary krzyżowej na ołtarzu. Po drugie, aby dobrze brać udział we mszy świętej, należy mieć katolicką wiarę i czyste serce, być w stanie łaski uświęcającej. Nie trzeba się przesadnie troskać o to, co mamy na mszy świętej robić. Pomyślmy, że jesteśmy z Matką Bożą, ze świętym Janem Apostołem i niewiastami pod krzyżem.
na Golgocie. Po trzecie, aby dobrze brać udział we mszy świętej, należy zachować się stosownie, w skupieniu, godnie, z szacunkiem wobec boskich tajemnic sprawowanych na ołtarzu pańskim. Ksiądz Felix Kozel tak pisał o zachowaniu się na mszy świętej. Ponieważ msza święta jest ze wszystkich czynności najpoważniejszą i najświętszą, więc jasno już z tego samego wynika, że wszyscy są obowiązani podczas niej zachować się z jak największą pobożnością, z jak największym uszanowaniem, skromnością, powagą, zebraniem i skupieniem ducha, a zwłaszcza w milczeniu. I to tym bardziej, jeśli chcą ze mszy świętej korzyść odnieść. Ofiara Chrystusa, która zastąpiła ofiary Starego Testamentu, ma wartość nieskończoną i wystarcza do odkupienia wszystkich grzechów ludzkości. Ta Chrystusowa ofiara uobecnia się dzięki kapłanom na ołtarzu pańskim, na każdej katolickiej mszy świętej. Święty Pius X w katechizmie naucza: Przenajświętszy sakrament jest nie tylko sakramentem, ale jest ponadto nieustającą ofiarą Nowego Testamentu, którą Jezus Chrystus pozostawił swemu Kościołowi, aby była składana Bogu przez ręce Jego kapłanów. Msza Święta jest ofiarą ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, sprawowaną na naszych ołtarzach pod postaciami chleba i wina, dla upamiętnienia ofiary krzyżowej. Ofiara mszy świętej jest ze swej istoty tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa, gdyż ten sam jest Jezus Chrystus, który ofiarował siebie na krzyżu, ofiaruje się przez ręce swych kapłanów na naszych ołtarzach. Pomiędzy ofiarą mszy świętej i ofiarą krzyżową zachodzi taka różnica, że na krzyżu Jezus Chrystus ofiarował sam siebie, wylewając swoją krew i zdobywając zasługi dla nas. A na naszych ołtarzach Jezus Chrystus ofiaruje się bez rozlewu krwi i udziela nam owoców swej męki i śmierci. Drodzy wierni, jesteśmy świadkami wydarzeń, które mają swoją doniosłą wymowę wobec Boga i Kościoła i wobec naszych katolickich dusz. Oto powraca po kilkudziesięciu latach wygnania msza święta w rycie rzymskim. Doskonały i nieskazitelny katolicki akt kultu. Chrystusowa ofiara, którą przez wieki składali katolicy duchowni, papieże, biskupi i kapłani na całym świecie i która była największym skarbem polskiej ziemi przez 10 wieków. Dignum et justum est, godne to i sprawiedliwe, przywracać katolicki kult. Skarb mszy świętej. W
dekrecie o Najświętszym Sakramencie Eucharystii Sobór Trydencki naucza. Nasz Zbawiciel, mając odejść z tego świata do Ojca, ustanowił ten sakrament, w którym niejako wylał bogactwo swej Bożej miłości do ludzi, czyniąc pamiątkę dla swych cudów. I przez Jego spożywanie polecił nam czcić Jego pamięć i głosić Jego śmierć, dopóki nie przyjdzie sądzić świat. Chciał, aby ten sakrament przyjmowany był jako duchowy pokarm dla dusz, które mają się karmić i umacniać, żyjąc życiem tego, który powiedział: kto mnie pożywa, ten żył będzie przeze mnie. Oraz jako środek leczniczy, uwalniający nas od wykroczeń powszednich i chroniący przed grzechami śmiertelnymi. Chciał ponadto, aby ten sakrament był zadatkiem naszej przyszłej chwały i wiecznej szczęśliwości. I dlatego symbolem tego jedynego ciała, którego On sam jest głową, a z którym chciał nas połączyć tak bardzo mocnymi wiązami wiary, nadziei i miłości, aby wszyscy byli jednomyślni i aby nie było u nas rozłamów. Drodzy wierni, żyjemy w czasach zamętu powszechnego, który od kilkudziesięciu lat dosięga katolickiego kultu, katolickiej doktryny, katolickiej moralności. Trzeba powracać tylko do katolickiego, nieskazitelnego kultu, mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Trzeba powracać tylko do katolickiej, nieskazitelnej doktryny, tradycyjnego katolickiego katechizmu. Trzeba powracać tylko do katolickiej, nieskazitelnej moralności, życia świętego, w łasce uświęcającej i dobrego wypełniania obowiązków stanu. Są w Polsce dusze, które podejmują starania o przywrócenie mszy świętej w rycie rzymskim. Umocowania doktrynalne i prawne naszych starań o przywracanie i zachowanie tradycyjnej mszy świętej powinny być czyste, obiektywne, autorytatywne, katolickie. Umocowania doktrynalne i prawne naszych starań o przywracanie i zachowanie tradycyjnej mszy świętej to czysta katolicka doktryna Soboru Trydenckiego o Eucharystii oraz bulla quo primum tempore papieża świętego Piusa V. Wielce pomocna będzie nam także krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae podpisana przez kardynała Alfredo Ottavianiego i kardynała Antonio Bacciego. Kardynałowie piszą: jak dostatecznie udowadnia załączona krótka analiza krytyczna, będąca dziełem doborowych teologów, liturgistów i duszpasterzy, Novus Ordo Missae, nowa msza, biorąc pod uwagę elementy nowe i podatne na rozmaite interpretacje, ukryte lub zawarte w sposób domyślny, tak w całości, jak i w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii mszy świętej, sformułowanej na 20. sesji Soboru Trydenckiego.
ustalając raz na zawsze kanony rytu, Sobór ten wzniósł zaporę nie do pokonania przeciw wszelkim herezjom atakującym integralność tajemnicy Eucharystii. A papież święty Pius V w bulli quo primum tempore stanowi: na mocy treści niniejszego paktu i mocą naszej apostolskiej władzy przyznajemy i uznajemy po wieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania mszy świętej w jakimkolwiek kościele bezwzględnie można posługiwać się tym mszałem bez jakichkolwiek skrupułów sumienia lub obawy o narażenie się na karę, sąd lub cenzurę i że można go swobodnie i zgodnie z prawem używać. Żaden biskup, administrator, kanonik, kapelan lub inny ksiądz diecezjalny lub zakonnik jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie byłby tytułowany, nie może być zobowiązany do odprawiania mszy świętej w inny sposób niż przez nas polecono. Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, iż nikt nie może być nakłaniany bądź zmuszany do zmieniania tego mszału, a niniejsza konstytucja nigdy nie może być unieważniona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie ważna i będzie mieć moc prawną. Kardynał Alfredo Ottaviani i kardynał Antonio Bacci w liście dołączonym do wspomnianej krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae pisali do Pawła VI: ostatnie reformy stanowią wystarczający dowód na to, że nie da się wprowadzić nowych zmian w liturgii, nie powodując kompletnej dezorientacji u wiernych, którzy wyraźnie pokazują, że są im one nieznośne i niezaprzeczalnie osłabiają ich wiarę. Przejawem tego wśród najlepszej części duchowieństwa jest dręcząca rozterka sumienia, czego niezliczone świadectwa napływają do nas codziennie. Dlatego też błagamy gorąco Waszą Świątobliwość, w chwili, gdy czystość wiary i jedność Kościoła narażone są przez tak okrutne rozdarcia i rosnące niebezpieczeństwa, które codziennie znajdują odgłos w zasmuconych słowach Ojca nas wszystkich, abyś zechciał nie pozbawiać nas możliwości uciekania się do nieskazitelnego i obfitującego w łaski mszału świętego Piusa V, tak otwarcie sławionego przez Waszą Świątobliwość i tak głęboko ukochanego i potaczanego czcią przez cały świat katolicki. Drodzy wierni, za naszych dni dokonują się dzieła Boże. Powraca msza święta w odwiecznym rycie rzymskim, jak pięknie się wyraził ojciec Fryderyk Faber, najpiękniejsza rzecz po tej stronie nieba. Oby powróciła tutaj w każdą niedzielę. Oby powróciła tutaj w każde obowiązujące święto. Oby powróciła tutaj codziennie. Oto się módlmy cierpliwie, wytrwale, codziennie, zwłaszcza w
codziennym różańcu i w tej najświętszej sprawie podejmujmy działania stosowne. W historii Kościoła katolickiego odkrywamy wzruszające karty wierności, szacunku i czci dla mszy świętej. Największego i najdrogocenniejszego skarbu na tej ziemi. Wierności, która może i nas uczyć, pouczyć i nauczyć odwagi podejmowania działań stosownych i pokory wobec tajemnicy mszy świętej i Najświętszego Sakramentu. Biskup Athanasius Schneider w swojej książce Corpus Christi Komunia Święta i Odnowa Kościoła, którą miałem przyjemność kilka lat temu przetłumaczyć na język polski, przytacza przepiękne karty wierności wobec mszy świętej w czasach prześladowań. Pisze biskup: minione pokolenia katolików pozostawiły nam wzruszające przykłady postaw wobec tej najwyższej tajemnicy wiary. Jeden z takich przykładów znajdujemy w historii katolicyzmu irlandzkiego, w czasach, kiedy sprawowanie mszy świętej było w Irlandii zakazane. Ojciec Augustyn, kapucyn, pisał: nieprzyjaciele naszej wiary widzą teraz, że mimo prześladowań katolicy tłoczą się w błotnistych chatach, tak jak wcześniej zbierali się tłumnie w kościołach i kłaniają się nisko przed surowym ołtarzem, tak jak zwykli kłaniać się przed dziełem sztuki. To, co przyciągało ich wzrok i wstrząsało ich duszami, nie było zatem czymś czysto ludzkim, lecz boskim. To rzeczywista obecność Chrystusa w ofierze eucharystycznej przyciągała Irlandczyków i ich serca rozproszone po nędznych ruderach, które mimo wszystko Pan raczył nawiedzać przez tę ulotną godzinę lub nawet krócej. Z takiego przykładu miłości, szacunku i pobożności katolików wobec mszy świętej w czasach prześladowań można wydobyć wspaniałą lekcję, która wstrząśnie naszymi duszami i rozpali w nich nowy ogień miłości i szacunku do Eucharystii. Wierność irlandzkich katolików wobec mszy świętej w czasach prześladowań oraz obecność tak zwanych ukrytych świętych od mszy, jak mówi o nich ojciec Augustyn w swojej książce, to chwalebny i wzruszający przykład historyczny. Oto dalszy ciąg relacji ojca Augustyna. Powróciwszy z podróży po Irlandii, sławny książę de Montalembert opublikował w Paryżu w roku 1829 zbiór bardzo interesujących listów, w których opisywał to, co widział i czego doświadczył w tym kraju. Nigdy nie zapomnę, opowiadał, pierwszej mszy, w której brałem udział w wiejskiej kaplicy. Dojechałem kot aż do zbocza wzgórza, gdy zsiadłem z koniem, przeszedłem kilka kroków, ujrzałem klęczącego człowieka.
za nim wyłaniały się kolejne postacie w tej samej postawie. Wchodząc na wzgórze, mijałem coraz więcej wiśniaków na kolanach, a gdy znalazłem się na szczycie, ujrzałem budowę w kształcie krzyża z kamieni ułożonych prowizorycznie, bez zaprawy, pokrytą dachem ze słomy. Na zewnątrz tej kaplicy i wokół niej klęczał tłum rosłych mężczyzn z odkrytymi głowami, mimo że padał ulewny deszcz i z kolanami zanurzonymi w błocie. Wokół panowała głęboka cisza. Była to kaplica plewnej w pobliżu Waterloo. Kapłan, który odprawiał właśnie mszę świętą, kiedy w momencie konsekracji wzniósł świętą kostię, wszystkie osoby w tym świętym zgromadzeniu upadły twarzą do ziemi. W kaplicy nie było ławek ani ozdób. Podłoga była z ubitej ziemi, ściany z kamieni, a dach był zniszczony przez wilgoć. Kiedy skończyła się święta ofiara, kapłan wsiadł na konia i odjechał z pośpiechem, gdyż musiał się ukrywać przed prześladowcami. Wierni zaś zaczęli podnosić się z kolan i w ciszy wracali do swych domostw. Wielu pozostało jeszcze na chwilę modlitwy, klęcząc w błocie na tej opuszczonej ziemi, wybrany przez ów ubogi i wierny lud w czasach prześladowań, które już minęły. Drodzy wierni, historia magistra Vitae, historia nauczycielką życia. Obyśmy się chcieli z tych pięknych kart wierności, z pięknych kart historii Kościoła katolickiego uczyć i wygrać. W czasach, kiedy diabeł wyprostował kolana większości katolików, z pokorą zginajmy kolana i klękajmy wobec wielkiej i wzniosłej tajemnicy obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Obyśmy w aktualnych czasach zamętu powszechnego zdali egzamin z wiary. Obyśmy w aktualnych czasach zamętu powszechnego zdali egzamin z szacunku i czci naszego Pana Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Obyśmy już nigdy mszy świętej w rycie rzymskim na polskiej ziemi nie zdradzili. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.